Cześć, na tym filmie opowiemy sobie, jak szybko ogarnąć i złapać analizę fundamentalną, żeby wiedzieć, co się w świecie dzieje, na co trzeba zwrócić uwagę lub na co powinniśmy być przezornie ostrożni, patrzeć, co się w świecie dzieje, co może się zmienić, co da pewne jednostajne ruchy na walutach. I przedstawię Wam w tym filmie kilka stron, na które warto sprawdzić, poczytać sobie i wtedy będziemy mieli od razu większe, szersze spojrzenie na rynki. Co się dzieje, co jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę w przyszłości, żeby nie było problemów z tym, że ja dopiero zaczynam, ja nic nie wiem i co ja powinienem zrobić. Więc pierwszy krok, jaki bym sugerował, to możesz zobaczyć na przykład miniony tydzień na playliście mojej na YouTubie, gdzie opowiadam, co się wydarzyło na rynku, co się zmieniło i na co zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu, to sobie możesz obejrzeć kalendarz ekonomiczny. A teraz, jeśli chodzi o strony, to na przykład investing.com możesz sobie wejść w analizy, przegląd rynku i wybrać sobie tutaj analizę fundamentalną. Datę możesz wybrać, regiony i możesz sobie poczytać różne opinie analityków fundamentalnych na temat tego, co się dzieje na rynku, na co powinien zwrócić uwagę i co jest ważne na obecny dzień, chwilę i tak dalej w szerszym kontekście. Na przykład ja lubię Daniela Kostyckiego oglądać czasami, co on się wypowiada. Widziałem też Marka Rogalskiego, ale ostatnio nie dodaję żadnych postów od siebie. No i Kat Hillin z PK Asset Management. Lubię tutaj czytać, a jeśli tutaj jej nie ma, no to jest też druga strona, gdzie możesz sobie poczytać i będziesz od razu bardziej doinformowany, co się w świecie dzieje. Polecałbym właśnie PK Asset Management, gdzie jest Kat Hillin i Boris Scholberg, czy jak on się nazywa, ma ciężkie nazwisko do wymówienia. I tak, Boris zawsze dodaje koło południa, między około 12 i 1 naszego czasu dodaje jeden krótki post, który streszcza tobie, co się stało na sesji europejskiej tego dnia. I masz tutaj napisane m.in., że prezydent Trump zachorował na COVID-19, jak się rynki zachowały i tak dalej. I jesteś mniej więcej na bieżąco. Następnie szefowa BK Asset Management Kathy Lin wieczorami, przeważnie około 23, chyba tak 22 po sesji amerykańskiej, robi streszczenie, co się wydarzyło na rynku amerykańskim, na sesji amerykańskiej i na europejskiej z całego dnia i będziesz mieć całkiem dobre spojrzenie na to, co się w świecie dzieje i co powinieneś zwrócić uwagę na przyszły dzień lub przyszły tydzień. Bardzo mi się właśnie podoba to, jak ona szybko potrafi streścić przyszłą decyzję banku centralnego czy jakieś inne ważne wydarzenie. Kolejną stroną, którą bym polecił, to jest Financial Juice. Nikt nie każe tobie używać wersji, jak to się mówi, płatnej. Masz tutaj takie nagłówki, które rozwijasz i jest tutaj taki koleś jak Arno i ten koleś właśnie opowiada, jest analitykiem Forex i opowiada tobie, co się dzieje za dnia i na co zwrócić uwagę. Zawsze koło 9 rano masz szybki update po angielsku, na co zwrócić uwagę tego dnia na rynku Forex. Jeśli coś przegapisz, czegoś nie rozumiesz, to on właśnie tam może tobie udzielić odpowiedzi lub sprawdzisz, że przeczytałeś wszystko, co jest ważne i jesteś na bieżąco, że nic ci nie umknęło. Kolejną stroną, którą bym polecił, to jest darmowy forexlive.com, gdzie możesz z jednej sesji sobie też tutaj masz takie coś jak More Session Wraps. Wchodzisz tutaj i masz na przykład wszystkie newsy, które wydarzyły się na sesji azjatyckiej. Możesz sobie kliknąć w More i masz krótki komentarz od analityka, co się wydarzyło na sesji azjatyckiej, co wywołało ruch lub nie.
Oczywiście mają też wytłuszczone te bardziej istotne newsy, które powinieneś sprawdzić, przeczytać, jeśli coś się rzuciło w oczy, no to jest tutaj to zawarte w tym komentarzu. To tak bardziej dla daytradera musi być, żeby wiedzieć, co się działo na sesji, na której ty spałeś. A jeśli jesteś właśnie swing traderem, to myślę, że też by ci się przydało, bo możesz sobie takie właśnie session wrapsy przetłumaczyć w Google'ach, translator czy gdzieś i jesteś, jedną sesję masz za sobą, byłeś w pracy, spokojnie wracasz, masz napisane, że co się stało na sesji amerykańskiej, co się stało na sesji europejskiej, możesz sobie przeczytać komentarz, co prowadziło, jaka para walutowa, co się wydarzyło i jesteś na bieżąco i będziesz mógł, nie dość, że będziesz na bieżąco, to będziesz mógł sobie wywnioskować, czy powinieneś kupować na przykład funta brytyjskiego, czy dolara amerykańskiego, co się wydarzyło, jak się powinieneś zachować, co jest atrakcyjną walutą lub surowcem teraz, a co traci na wartości, bo coś tam. Nie wiem, czy coś jeszcze. Financial Juice bym polecił, jeśli chcesz być na bieżąco. To ta strona ma tutaj, klikniesz sobie Launch i będziesz mieć darmowego skławka. I będziesz mógł za dnia słuchać chyba sesji europejskiej, amerykańskiej, informacje na bieżąco z świata. Jakiś komentarz, coś się wydarzy, oni to podają natychmiast. Mojego Twittera możesz też odwiedzić. Ja tam obserwuję i podaję najważniejsze informacje, staram się podawać na bieżąco, co się stało i możesz wtedy sobie wywnioskować, czy masz kupować coś, czy sprzedawać, bo najważniejsze informacje tam właśnie podaję. No i to tak myślę, wszystko będzie na chwilę obecną, co powinieneś właśnie przeczytać sobie. No, dużo tego nie ma tekstu, a jesteś na bieżąco z analizą fundamentalną. Myślę, że to jest dobry start, żeby zacząć rozumieć, co się w świecie dzieje. Lepsze od wiadomości w telewizji na pewno. Jeśli chcesz się interesować rynkiem Forex, co się dzieje na rynku Forex, to właśnie polecałbym tobie te strony. Jeśli ci się podobał filmik, coś z niego wyciągnęłeś, no to daj suba, lajka. Jeśli masz jakieś sugestie, napisz w komentarzu, jakieś pytania, śmiało. Postaram się udzielić odpowiedzi. Do następnego wideo, narka.